Dzień dobry, witajcie. Wygląda na to, że wiosna w końcu przyszła. W szklarni mam już wsadzone naprawdę bardzo dużo rzeczy, już w ogóle z jesieni tyle mi zostało, że ciężko się tam w ogóle ruszać i ciężko znaleźć miejsce na nowe. Ale dzisiaj już pierwsze papryki przesadzę sobie do szklarni, bo no nie ma na co czekać. Ja mam wszystko nakryte włókninami, jakimiś tam okrywowymi, zwykłymi, zimowymi i tak dalej. Jeszcze w pogotowiu mam nagrzewnicę, więc generalnie czas już sadzić w szklarniach. Ale zanim zabierzemy się za sadzenie papryki, to najpierw musicie sprawdzić, jakie wasze podłoże ma pH, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli nie będziecie sprawdzali i wsadzicie paprykę na przykład w zbyt kwaśną glebę, to gwarantuję wam, że niestety, ale ta papryka za bardzo wam się nie uda. Oprócz tego, że nie będzie tak obficie owocować, to jeszcze dodatkowo pojawią wam się te czarne plamy na papryce, które będą świadczyły o tym, że wapnia w glebie jest za mało. W zeszłym roku, mimo tego, że niby sprawdzałam pH, to okazało się, że przez te takie spadki temperatur nocnych, i wiecie zresztą, jaki mieliśmy poprzedni rok, papryka gorzej przyswajała wapń, więc zrobiłam oprysk serii naturalnej z wapniem, taki dolistny, i od razu po prostu z dnia na dzień, praktycznie można powiedzieć, sytuacja się poprawiła. Także dzisiaj też będę właśnie wam pokazywała, jak sprawdzić glebę, a jeżeli w przyszłości będziecie mieli problem gdzieś tam z paprykami, to w opisie tego filmiku zostawię wam link do tego wapnia, o którym mówiłam przed chwileczką. Chodźcie, pokażę wam, jak sprawdzać glebę. Słuchajcie, przede wszystkim wbijacie sobie, obojętnie czy to będzie szklarnia, czy to będzie grządka podwyższona, nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Wbijamy sobie szpadel na głębokość 20 cm, wyciągamy tą ziemię, mieszamy i taką próbkę sobie sprawdzamy. W amatorskiej uprawie najlepiej posłużyć się płynem Heliga. Może nie daje takiej idealnej wartości jak na przykład 6,8 czy tam 5,5, ale taki mniej więcej zakres mamy. Słuchajcie, dla papryki najlepszy zakres to będzie ten. Papryka lubi takie bardziej obojętne gleby, także wtedy będzie jej naprawdę dobrze. Tu sobie pobrałam próbkę z szklarni. Zalewamy to po prostu płynem. O, jak widzicie w mojej szklarni, jak widzicie, moja gleba jest bardzo zasadowa. Z jednej strony dla papryki bardzo dobrze, ale niestety pomidory będą tutaj gorzej rosły. Pomidory powinny być w tym przedziale między 5,5 a 6,5. Także słuchajcie, no troszeczkę, zaraz wam powiem, co można zrobić, żeby glebę zakwasić albo odkwasić. Jeżeli w waszej szklarni nie planujecie uprawiać papryki, ale chcecie uprawiać za to pomidory, to taka gleba będzie zbyt bardzo zasadowa i trzeba ją troszeczkę zakwasić. Ja użyję siarczanu amonu i zobaczcie, co się stanie. Widzicie? Jedna granuleczka i już widać, że gleba się zakwasza. No dobra, a co się stanie, jeżeli w waszej szklarni gleba jest w ogóle zbyt kwaśna i nic w tym nie będzie chciało rosnąć? Wtedy będziemy musieli taką glebę zwapnować. Jak mamy zakwaśną glebę, to możemy ją zwapnować. Użyjcie wtedy wapna kredowego, który bardzo szybko się rozpuszcza i bardzo szybko odkwasza glebę. Ale jak widzicie, jeżeli dacie wapna za dużo, to momentalnie wam się odkwasi. Ale wtedy znowu możemy dodawać siarczan amonu i próbować to zbijać. Ale jak widzicie, taka zabawa nie zawsze nam wychodzi, więc bardzo ostrożnie zakwaszajcie i odkwaszajcie swoje gleby. Ten przykład niech będzie troszeczkę też przestrogą, bo bardzo często bez żadnego sprawdzenia wapnujemy glebę albo ją zakwaszamy. A słuchajcie, naprawdę to są czasami takie wartości, które później trudniej wyregulować. Także róbcie to z głową. Nie musicie od razu zakwasić albo odkwasić gleby tak mocno. Już dosłownie szczyptę dawajcie i sprawdzajcie za chwileczkę, za jakiś czas, co tam się dzieje.
Takie kwasomierze są naprawdę, myślę, że obowiązkowe w każdym ogródku, żeby właśnie mieć tą świadomość, na jakiej glebie pracujemy. No, idealnie by było oddać ją do badania. Dobra, chodźcie, idziemy sadzić papryki. Zobaczcie w ogóle, jak wygląda szklarnia u mnie na rano. W ogóle jest bardzo wcześnie, bo jest 7 rano. I zobaczcie, tutaj wszystko ładnie jest nakryte włókniną okrywową, takim kocykiem wełnianym. Pod spodem mam zwykłą taką włókninę. I nie muszę się martwić o to, że coś mi przemarznie. Słuchajcie, najgorzej, co może się stać, to właśnie mogą nam przemarznąć sadzonki, a tego przecież nie chcemy. I w taki łatwy sposób ja sobie zabezpieczam. Na razie póki co temperatura jak spada do zera, to tutaj jak widzicie wszystko świetnie rośnie. Nawet pomidorki, które gdzieś tam powysiewałam na próbę, świetnie sobie się tam odnajdują w takich sytuacjach. Seler korzeniowy, którego przyniosłam tutaj miesiąc temu. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Dużo ładniej niż ten, który rośnie u mnie na parapecie. Trochę taki przegląd. Wiem, że jak niektóre osoby się denerwują, jak wchodzą, bo chciały od razu na szybko coś zobaczyć, ale w opisach tych filmików zawsze zostawiamy Wam spis treści. Jeżeli chcecie zobaczyć szybko, jak sadzić paprykę, to sobie przekliknijcie. A ja zawsze staram się Wam pokazać troszeczkę więcej. Zobaczcie, jakie piękne sadzonki. One już od miesiąca tutaj są. Mają pięknie rozbudowany system korzeniowy. Zobaczcie, nie wiem, czy to widać, bo jest ostre słońce, ale naprawdę można być dumnym. A na parapetach nie wyglądają tak dobrze. Na parapetach mam drugą taką tackę i niestety nie jest to. Do gruntu moją seler wsadzę za 2 tygodnie, jak przestanie w końcu tak mrozić po nocach. Z tej strony ostatnio Wam pokazywałam na filmiku, że mam już wsadzone pomidory. Tutaj też włóknina okrywowa i ta biała włóknina. Mogłam odłożyć w drugą stronę, żebyście widzieli. No dobra, jakoś tutaj zajrzymy. Widać, jak ładne? Zobaczcie, jakie ładne. A dla porównania, bo one rosną tutaj od kilku dni. Dla porównania sadzonka, która rośnie w doniczce. Zobaczcie, tutaj w szklarni, w tej samych temperaturach, te są w gruncie, te są w doniczkach. Jest różnica ogromna. Jednak jak przygotujemy porządnie podłoże, i to te sadzonki będą wyglądały zupełnie inaczej. Gdybym tą sadzonkę tutaj, co jest w gruncie, i tą porównała za tydzień, to byście zobaczyli, że różnica by była jeszcze większa. A wynika to z tego, że w takich malutkich pojemniczkach niestety rośliny bardzo szybko tracą składniki odżywcze. I nie ma możliwości, żeby takie krzaki bez nawozów rosły dobrze. Jak pamiętacie, ja dodawałam do doniczek przy samym pikowaniu taki nawóz z certyfikatem do upraw ekologicznych, ale mimo wszystko, no, składniki odżywcze się kończą. Pomidory to są malutkie nasionka, które rosną za chwileczkę w ogromną roślinę i dodatkowo wydają bardzo dużo owoców. No, muszą mieć z czego rosnąć. To słuchajcie, ja robię miejsce na papryki, a Wy zobaczcie sobie, co rośnie u mnie w szklarni. Może pokażę Wam, jakie w ogóle mam sadzonki. Brałam z domu, bo w mieszkaniu mam jeszcze chyba z 60 sadzonek papryki. Brałam jak leci, pierwsze, lepsze, tylko chodziło mi o to, żeby właśnie wsadzić tutaj sobie po jednej odmianie z każdej, na której mi zależy. I pokażę Wam mniej więcej, jak wyglądają te moje papryki. W zależności od odmiany, wszystkie wysiewałam gdzieś tam na początku lutego. Pierwszy, drugi, trzeci luty. Później też wysiewałam takie, które przyszły mi w marcu, nasionka. Bardzo mi zależało, żeby tamte odmiany mieć u siebie, ale powiem Wam, że to już jest naprawdę za późno, nic z nich nie będzie. W każdym razie, tu całkiem po lewej
Mamy paprykę czarną, która ma taki pokrój bardziej krzaczasty. To tak jak mamy pomidory koktajlowe i takie, które prowadzimy na przykład na jeden pęd. To tak właśnie ona rośnie. Zobaczcie, jaki ma pokrój. Jest naprawdę bardzo dużo już tych pędów bocznych. Tutaj ta sadzonka to jest papryka, ta czerwona z Lidla, ta jest taka szpiczasta. Ona rośnie wyżej. Ona wydaje bardzo dużo papryk, tam około 20 sztuk na krzakach spokojnie można się spodziewać. Jest już duża, ale jak widzicie, stoi sama silnie, także nie pokłada się, to znaczy, że rozwija się prawidłowo. Ta tutaj to jest co? Chinese giant. Mniejsza, ale akurat w pokoju u mojego syna pokazały się ziemiurki, nie zauważyłam tego. I przypuszczam, że przez to, że właśnie te ziemiurki tam gdzieś sobie fruwały, to ta papryka rozwijała się gorzej. Nie wygląda najgorzej, ale już też powinna być większa. Jeżeli wasze papryki zaczynają wydawać już kwiatki, to macie odcinek na moim kanale, gdzie pokazuję, co zrobić z pierwszymi kwiatkami. Jeżeli wasze papryki są mniejsze, troszeczkę mniejsze, nie przejmujcie się. Miejmy nadzieję, że wszystko, że pogoda nam się latem uda i wszystkie papryki zdążą dojrzeć. Chodźcie, sadzimy. Jak widzicie, ziemię pod uprawę mam już przygotowaną. Teraz tylko wystarczy, że wsadzę sobie paprykę. Co tutaj zrobiłam? Przede wszystkim sprawdziłam, czy moja gleba ma odpowiednie pH. Jak widzieliście, jest koło 7, więc idealnie. Później dodałam tutaj nawóz organiczny z certyfikatem, ten do upraw ekologicznych. Następnie podlałam to kwasami humusowymi i bakteriami. Na wierzchu rozłożyłam warstwę kompostu. No i jak widzicie, wszystko już jest pięknie przygotowane. Tutaj na samym początku mam wsadzone na próbę kilka czosnków wiosennych. Chciałam sprawdzić, czy w ogóle czosnki w szklarni się udadzą. Także to jakby nie patrzcie, ale tutaj jeszcze przezimowałam zimą, jesienią. Wzięłam tutaj sobie rozmaryn, wsadziłam, bo nie wiedziałam, jaką będziemy mieli zimę i zaczyna kwitnąć. Nie wiem, czy widzieliście, jak kwitnie rozmaryn. Chodźcie zobaczyć. Moje grządki mają szerokość 1,30 m na metr. I tutaj wsadzę sobie papryki w ten sposób, że wsadzę raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, trzy. Czyli takie, tak jak kostka do gry, mniej więcej w takim układzie. Troszeczkę ciasno, ale generalnie u mnie się to sprawdza. Zrobię sobie otwory. Raz, dwa. Zresztą widać, jak robię otwory, jakie warstwy gleby tutaj są. Widzicie? Ziemia, kompost, nawozy, wszystko wychodzi na wierzch. Aha, dodałam jeszcze trochę hydrożelu. Jeżeli oglądaliście odcinek, jak sadziłam pomidory, to doskonale wiecie, że teraz, żeby się później nie męczyć tak jak z pomidorami, teraz rozwinę sobie biowłókninę. Słuchajcie, obojętnie czym, ale ściółkujcie w szklarniach. W szklarni ziemia obsycha bardziej, ponieważ to jest bardzo wysoka temperatura. Jeżeli użyjecie właśnie albo biowłókniny, czy jakiś zrębek, czy dużej warstwy kompostu, to wilgoć w tej ziemi będzie utrzymywała się dłużej, a dodatkowo wytłumicie chwasty. Biowłóknina jeszcze ma tą zaletę i zrębki, że ślimaki za bardzo nie lubią po nich chodzić, więc nie wchodzą aż tak na nasze grządki. Niedawno w ogóle na ślimaki zamówiłam sobie taśmę miedzianą i też będę sprawdzać, czy będzie działać, ale to w gruncie, nie w szklarni. Jeżeli też będziecie chcieli kłaść sobie biowłókninę, to zwróćcie uwagę na to, żeby kłaść ją odpowiednią stroną. Z jednej strony macie śliskie, z drugiej takie bardziej tępe, to bardziej tępe do góry, żeby właśnie ślimaki po tym nie chciały za bardzo chodzić. Tu na końcu. Skrzynia jest długa, więc ciężko się tutaj dostać. Na końcu, żeby mi nie wychodziła, to ja sobie tak wbijam łopatką. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale tak o.
Dokładnie sobie poukładam, jak już wszystko wsadzę. A teraz tak tylko byle jak. Dobra. Wyczuję sobie palcem, gdzie to mniej więcej powinny być dziurki. Tutaj papryka, ale jest tak przesuszona, słuchajcie, że zaraz się wszystko wysypie. O, zobaczcie, jaki ładny system korzeniowy. I teraz słuchajcie, no, wyszukuję tych dziurek, które zrobiłam i wkładam paprykę. Paprykę możecie, tak jak pomidory, dać nieco głębiej, ale niestety na tym etapie już papryka nie będzie wykształcała korzeni z łodygi, bo po prostu papryki tak mają, że wykształcają korzenie z łodygi tylko wtedy, gdy są jeszcze małe. Jak już podrosną, to już niestety takich rzeczy nie robią. Po prostu, jeżeli papryka jest mała i ma jeszcze taką miękką łodygę, to faktycznie, jak ją uziemicie głębiej, to ona będzie wypuszczała jeszcze sobie dodatkowe korzenie. Ale jeżeli papryka już jest taka, ma stwardniały pęd, to niestety korzeni tutaj dodatkowych z niej nie zobaczycie. No zobacz, ile ziemiurek tutaj biega, no kurczę. Wszystko przeniosę do szklarni. O, zobaczcie, jakie piękne korzenie. Widać? No i wsadzę tutaj głęboko. I zasypuję ładnie ziemią. Zaraz będziecie, jak będę bliżej kamery, to będziecie widzieć, jak to robię tam pod spodem. Na te ziemiurki będę musiała zrobić oprysk. Nie da się tutaj zostawić tego tak, jak jest, bo po prostu ziemiurki się tutaj mi rozprzestrzenią, a ja tutaj w szklarni mam mnóstwo rozsad, więc nie chcę, żeby mi się tutaj rozmnożyły. Jak widzicie, ja sobie ręką robię dziurę i zbieram z boków tą ziemię, którą przed chwileczką wysypałam łopatką. I tak z wyczuciem ubijam, żeby tutaj dookoła był taki dołek, w który później będę wlewała wodę. Nagrywanie dla Was w szklarni jest super, ale do pewnego momentu. Teraz już jest tak gorąco, że ledwo tu idzie oddychać i kamera nam się przegrzewa i dzieją się cuda. Zaraz do Was wracam, posadzę sobie resztę papryki i zaraz się widzimy. Papryki wsadzone, nabiorę sobie wody. Ja mam w szklarniach beczki takie czarne z wodą, żeby właśnie podlewać taką już cieplejszą, nie taką prosto ze studni czy z kranu. Z tymi ziemiurkami muszę się rozprawić, bo niestety, ale ziemiurki to są duże szkodniki, a szczególnie przy rozsadach. Słuchajcie, ziemiurka podgryza non-stop korzenie Waszych roślin i nie pozwalając im się prawidłowo rozwijać. Jeżeli widzicie nad swoimi rozsadami takie muszki fruwające, jak muszki owocówki, to możecie być pewni, że macie ziemiurki. Ja mam taki środek z serii naturalnej, która jest dopuszczony do zastosowania w uprawach ekologicznych. Można go opryskiwać na przykład na mszyce, można też właśnie zastosować go do podlewania, jeżeli macie właśnie ziemiurki. Na opakowaniu u mnie jest napisane, że 15 ml na 3 litry wody. Ja tutaj mam litr wody. I co jest bardzo ważne przy ziemiurkach? One, wiecie, uszkodzimy tym roztworem tylko te robaczki, te glizdy, które tam są w środku, które się później przepoczwarzą w te fruwające formy. Ale te środki nie uszkodzą w ogóle jaj, larw. Więc koniecznie trzeba ten oprysk, czy tam podlewanie powtórzyć za kilka dni. Także ja sobie tutaj zrobię. Najpierw sobie podleję tym, a później wodą, bo woda przy sadzeniu jest obowiązkowa po to, żeby właśnie cała ziemia oblepiła korzenie dookoła. Jak widzicie, papryki mam już wsadzone. Tutaj sobie ładnie włożyłam dookoła i tak palcami sobie tutaj jeszcze tą ziemię dookoła rozprowadzam, żeby faktycznie wszędzie tutaj było równiutko. No i co? W pierwszej kolejności podlewam tym na ziemiurki, bo wiecie,
Naprawdę trzeba je likwidować. Jeżeli macie ziemiórki na swoich parapetach i na przykład chcielibyście uprawiać poziomki z nasion, to gwarantuję Wam, że rozsada się nie uda, ponieważ poziomka ma bardzo mały system korzeniowy, taki delikatny. I po prostu te ziemiórki wiecznie będą go zjadały i się poziomki nie udadzą. O, tutaj tym 1 ml wszystkie podlejemy. I za 4 dni powtórka, to samo. No i teraz jeszcze dodatkowo tutaj wszędzie podleję. Zwykłą wodą. Po całości podlałam dlatego, żeby ziemia dookoła się ładnie cała osiadła, no i żeby wszystkie te sadzonki, wiecie, jak sadzimy, to nigdy nie wiemy, czy wszędzie gdzieś tam dotarła ziemia przy systemach korzeniowych, a jak podlejecie to razem z tym błotkiem, wszystkie te kieszenie powietrzne, wszystko się ładnie zaleje z błotem i rośliny mają dookoła cały system korzeniowy, tak jak powinno być. To co? No słuchajcie, życzę Wam udanego sezonu, ogromnych zbiorów, trzymam kciuki za piękne, słoneczne, upalne lato. Do zobaczenia!